Witajcie w kolejnym podcaście, w którym omawiamy produkty oraz związki, które mają pozytywny wpływ na nasze życie. Ja nazywam się Robert Jurdziński, a dzisiejszy podcast będzie o mniszku lekarskim. Zaczynaj! Dzisiaj przeczytam dla Was artykuł, który już jakiś czas temu napisała Kamila. Artykuł zatytułowany jest na naszym blogu Mniszek czy mlecz? Kamila postanowiła napisać o tym żółtym chwaście w cudzysłowie, który tak wytrwale rośnie w naszych ogrodach, na łąkach, na krawężnikach, normalnie wszędzie pleni się, praktycznie można go znaleźć na całym świecie. Tutaj chcę zamieścić wszystkie informacje, jakie Kamila znalazła na temat tej rośliny, czyli jak i gdzie ją zbierać, jak ją odróżnić od trującej rośliny oraz jakie ma zastosowanie i jakie znalazła przepisy właśnie na tą roślinę. Mniszek lekarski ma też nazwę mniszek pospolity. Pierwsza nazwa pewnie pochodzi od jego właściwości, a druga od tego, że wszędzie rośnie. A tak na serio, czy oby na pewno jest to chwast? Jest to bardzo cenna roślina lecznicza, która jest wykorzystywana w całości, to znaczy kwiat, łodyga i korzeń mają swoje bogate właściwości prozdrowotne. Mniszek posiada wiele nazw. Nazywają go mleczem, dmuchawcem, męską stałością, wolim okiem i jest jeszcze wiele nazw. Przełom kwietnia i maja jest najlepszym czasem na zbieranie tego kwiata. Jeśli chodzi o korzeń, najlepiej jest go pozyskiwać jesienią. Wtedy jest mniej włóknisty. Natomiast liście są dobre do zbierania w okresie kwiecień-czerwiec. Jeśli zamierzamy wybrać się na mniszkobranie, to zaczynamy od wyboru miejsca. Ważne jest, żeby to nie było przy ruchliwych drogach. Żeby łąki były oddalone od ruchu samochodowego. Zwróćcie uwagę, czy Wasze wybrane miejsce jest blisko jakichś pól uprawnych, gdzie mogą stosować różnego typu nawozy. No i tutaj nie chodzi Kamili o nawozy naturalne. Ważne, żeby były z dala od wszelkich zanieczyszczeń, ponieważ mniszek bardzo absorbuje zanieczyszczenia z zewnątrz i z gleby. O czym pamiętać podczas zbierania? Podczas zbierania warto pamiętać o rękawiczkach, żeby nasze dłonie nie zabarwiały się. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia filmiku, który nagrała już jakiś czas temu Kamila. Filmik oczywiście będzie podlinkowany w opisie tego podcastu. Zanim zaczniecie zbierać mniszek, upewnijcie się, czy oby na pewno jest to mniszek, a nie mlecz. Tak, istnieją dwa podobne kwiaty do siebie. Jeden to mniszek lekarski, a drugi to mlecz polny. Nam chodzi o ten pierwszy. Drugi natomiast jest uważany za trujący. Chociaż pewne źródła książkowe podają ogólnie, że rośliny z rodziny mleczowatych nadają się do spożycia. Teoria, że roślina jest trująca, wzięła się stąd, że mlecz absorbuje w sobie azotany, czyli tak jak już wspominaliśmy, warto zwrócić uwagę, skąd bierzecie rośliny. Ja i tak nadal zostaję przy szeroko opisywanym mniszku lekarskim. Zatem jak je odróżnić? I z tego miejsca zapraszam Was również do blogu, bo tam Kamila podała dwa zdjęcia, które wyraźnie pokazują różnicę między mleczem a mniszkiem lekarskim. Mniszek lekarski ma wiele właściwości i zastosowań. Zarówno kwiat mniszka, jak i łodyga i korzeń. Roślina jest wykorzystywana w preparatach farmaceutycznych, w naturalnych środkach leczniczych, przy schorzeniach wątroby, trzustki i innych części układu pokarmowego, a także i nerek oraz preparatach oczyszczających. Na początku cukrzycy obniża poziom glukozy we krwi, poprawia także krążenie i pracę mózgu. Przynosi ulgę w chorobach reumatycznych oraz problemach skórnych. Mniszka można stosować wewnętrznie, czyli nalewki, syropy, napary, herbatki itd. No i zewnętrznie, maści i okłady. Mniszek jest substancją żółciopędną, żółciotwórczą, dlatego preparaty z mniszka pobudzają wątrobę i przewody żółciowe, dzięki czemu przepływ żółci do dwunastnicy jest ułatwiony. A co za tym idzie, nasz organizm lepiej trawi i lepiej działa perystaltyka jelit. Badania naukowe wykazały pozytyw mniszka w zapobieganiu nowotworom, a także dobrze radzi sobie w walce z komórkami nowotworowymi. W Kanadzie na Uniwersytecie Windsor na Wydziale Chemii i Biochemii odkryli, że picie herbaty z mniszka lekarskiego wpływa na rozkład komórek w ciągu 48 godzin, gdy zdrowe komórki pozostają nienaruszone.
W mniszku lekarskim znajdziemy pełno witamin. Witamina A, witaminy z grupy B, tiamina B1, riboflawina B2, niacyna B3, kwas pantotenowy B5, B6, foliany, kwas foliowy B9, kobalamina B12, cholinę, witamina C, witamina D, witamina E, witamina K. Znajdziemy również makroelementy, takie jak fosfor, wapń, sód, potas, magnez, jak i mikroelementy, jak żelazo, miedź, cynk, mangan, selen. Kamila znalazła także w innych źródłach, że roślina zawiera również krzem, flawonoidy i polifenole oraz inne przeciwutleniacze, asparagina, inulina, probiotyk, związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybicznym. Nic dziwnego, że mniszek lekarski znalazł świetne zastosowanie przy awitaminozach. Warto zbadać sobie poziom witamin i minerałów w naszym organizmie. My korzystamy z badania włosa, które bardzo dużo pokazuje, jeśli chodzi o stan odżywienia naszego organizmu. Jeśli macie ochotę zapoznać się z takim badaniem, również zapraszam do naszego bloga oraz do pierwszego odcinka tego podcastu, bo tam przeczytałem właśnie artykuł na temat analizy pierwiastkowej włosa. Kwiaty są bardzo często wykorzystywane do produkcji syropów, konsystencją przypominającą miód. Z kwiatów można uzyskać wino z dodatkiem cytryny i cukru. Jeśli chodzi o kwiaty mniszka, to mają właściwości przeciwzapalne, przeciwskurczowe, żółciopędne, moczopędne. Działają także pozytywnie przy problemach z jajnikami i miesiączkowaniu. Tutaj będą dobre napary z kwiata. Młode liście mniszka nadają się surowe do spożycia, jak i gotowane. Należy je zbierać w czasie kwitnienia. Wykorzystać można do sałatki wiosennej, która jest znana w krajach romańskich. Podobnie można wykorzystywać te liście jak rukole. Napary z liści mają właściwości przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, przeciwdziałają powstaniu kamieni dróg żółciowych. Liście mają dobroczynny wpływ na problemy ze stawami przy schorzeniach takich jak dna moczanowa. Korzeń najlepiej zbierać w okresie jesiennym, nawet październik, listopad. Po dokładnym oczyszczeniu kroimy go na paski i suszymy w cieniu i przewiewie lub suszarkach, tylko nie przekraczamy 30 stopni Celsjusza. Do spożycia nadaje się surowy, jak i gotowany. Ma właściwości przeczyszczające. Pomaga w regeneracji uszkodzonych tkanek. Dawniej korzeń mniszka był wykorzystywany podobnie do korzeni cykorii. Korzeń mniszka wraz z korzeniem łopianu jest wykorzystywany przy produkcji znanego, tradycyjnego napoju Wielkiej Brytanii Dandelion and Burdock. Mleczko zawiera kwasy organiczne, przeciwutleniacze, związki antybakteryjne, antywirusowe. Dlatego sprawdza się w problemach skórnych. Sok pomaga zwalczać łupież, trądzik, brodawki czy kurzajki. Mniszek ma również zastosowanie w kosmetyce. Jest dodawany do niektórych kremów do pielęgnacji skóry. Ok, a teraz przechodzimy do przeciwwskazania lub działania niepożądane. Mniszka nie powinno stosować się w przypadku niedrożności dróg żółciowych, ropniaka, pęcherzyka żółciowego. Przy kamienicy żółciowej chorzy powinni skonsultować się z lekarzem. Roślina ta nie jest również zalecana u osób chorujących na wrzody żołądka, ponieważ związki goryczkowe, które zawiera mniszek, mogą nasilać wydzielanie soków żołądkowych i nasilać dolegliwości. Jeśli chodzi o zastosowanie syropu z mniszka, ze względu na dużą zawartość cukru nie zaleca się stosowania go u osób chorujących na cukrzycę. Przy nalewkach oczywistym jest, że osoby, które nie mogą spożywać alkoholu, powinni stosować preparaty z mniszka pod inną postacią bezalkoholową. Co można zrobić z mniszka? Syropy. Syropy są bardzo pomocne przy infekcjach górnych dróg oddechowych, kiedy mamy kaszel, ból gardła lub profilaktycznie podbudowując naszą odporność. Herbatki, napary, nalewki, winka. W internecie znajdziecie sporo przepisów, a może i Wy macie przekazywane takie przepisy z pokolenia na pokolenie, bo takie przepisy właśnie cenimy sobie najbardziej. Więc jeśli masz ochotę podzielić się z nami swoim przepisem, to serdecznie zapraszam Was do podzielenia się nim w komentarzu.
Na niektórych przepisach jest napisane, żeby oczyścić kwiat. Zanim przystąpimy do oczyszczania kwiatów, warto wspomnieć, żeby nie myć ich pod bieżącą wodą, ponieważ stracimy aromatyczny i wartościowy pyłek. Więc jeśli przepis nie wymaga czyszczenia, ja bym zrezygnowała. To tylko moja oczywiście opinia. Po ścięciu kwiatów oczyszczamy je z zielonych resztek łodyg. Jeśli zostawimy resztki łodyg, to one nadają lekko goryczkowaty smak, na przykład podczas przyrządzania syropu, natomiast zielone części kielicha u podstawy kwiatu mogą pozostać. Pamiętajmy jednak, że im starszy kwiat, tym bardziej może pozostać goryczkowaty posmak. Kwiatki rozkładamy na przykład na papierowych białych ręcznikach. Wtedy mają szansę uciec owady, które jeszcze sobie w nich były. Zostawiamy tak na około 2-3 godzinki na słońcu. I w artykule na blogu Kamila podaje przepisy, takie jak napar z korzeni i liści, napar z kwiatu, napar z korzenia, nalewka alkoholowa, wino na kwiatach mniszka, czy sałatki, syropy, napoje i zupy. Dlatego bardzo zachęcam Was do odwiedzenia naszego bloga i przeczytania tego artykułu, bo właśnie te przepisy znajdują się na samym końcu artykułu. A ja tymczasem dzisiaj już się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnego odcinka naszego podcastu. Pozdrawiam, cześć!